Hello, hello, to już jest 10 odcinek z Horizon Zero Dawn. Będziemy teraz odgrywać kolejne wyzwania naszej bohaterki. W poprzednich odcinkach ogarnialiśmy to, że była ranna podczas próby i została uleczona. W poprzednich odcinkach też dowiedzieliśmy się, że jest poszukiwana i ktoś na nią poluje, więc będziemy szukać prawdy fabularnej, jeżeli chodzi o tą postać. Będziemy dalej poznawać historię. Teraz będziemy akurat dalej lecieć za poczynaniami naszej bohaterki i poznawać kolejne losy. Została ona poszukującą, więc poruszamy w bardzo, bardzo daleką podróż, pełną niespodzianek. A więc zaczynajmy. Była po rytuale, jest przyjęta do plemienia, straciła swojego opiekuna. Teraz musi brać wszystko w swoje ręce. Cały swój los. Zajmiemy się dzisiaj misją fabularną, żeby ją trochę poruszyć. A później ewentualnie zajmiemy się zadaniami pobocznymi. Zobaczymy, co to będzie. Ale teraz, na tę chwilę, nie? Chyba będziemy ruszać do pewnej okolicy, której będziemy polować na bieguny, bo musimy je zdominować. Zobaczymy, czy nam się uda. No to będziemy ich szukać w takim razie. Mamy tu, mamy tu. A, tam mamy bieguny. To spróbujemy się do nich zaczaić w takim razie. Dobra. Jajmy. I trzeba będzie go. To będzie go wezwać. My tu mamy. W którym to było? Zapomniałem. Tak. Chodź, chodź, chodź. Wiznąć, może coś z tego będzie. Bieguny. Na nich mogę przetestować to urządzenie. O? Powinnam wejść po kryjomu. Nie po to przeszłam przez to wszystko, żeby mnie stratowało wystraszone stado. Ostrożnie i cicho. No to jazda! No dalej, no dalej. Dobra. Czyli okazało się, że trzeba trzymać. Bez problemów. Zobaczymy jeszcze raz. Musimy się zakraść ponownie. Tym razem się postarać, żeby no i znów to samo. Przytrzymać. Tam się coś tłuką, widzę chyba. Albo złomiarze tam chodzą. To jest ciekawie. Nie
czekaj, zawołam go. Poprawiam robotę. Teraz się tutaj dominujemy. Uspokoi zaraz. Zawołamy. Małe komplikacje były. Podejść. Zatrzymać cały czas. Klawisz. Aha. No tutaj to jest jakaś porażka. Czekaj. Złomiarzy. Aha. Podejść. Cwaniaczku. Mamy cię. Dobrze. Zadziałało. Nie jest tak. No to jedziemy. Ja! Ruszaj! To mi się podoba. Mamy dzika. Ale szybki! No nawet jeszcze, to, co na piechotę. Jeszcze się nie rozpędziłem. Ale już się cieszę. O, czekaj. No. Powinnam spróbować uruchomić inne rodzaje maszyn. Pewnie nie na wszystkich da się jeździć, ale na pewno da się ich jakoś użyć. A, czyli też mogę ewentualnie sobie go pod klawiszem przywołać. Mam tutaj dodatkową opcję. Ładnie bieguna. No ciekawe, ciekawe. Dobra, okej. Lecimy do Warla. Gadać z Warlem. Mieliśmy się nim spotkać. Po drodze. Będzie się szybciej jechało. Uważajcie na siebie! Dajcie go bliżej! Bliżej! No jaki bohater, oho. Warl, jak mniemam? Czy ja mam zwidy? Czy przejechałaś przez bramę na tamtym biegunie? No, tak było. To trudno wyjaśnić. Wierzę. To jest magia. Żyjemy w dziwnych czasach. My, którzy ocaleliśmy. Rozpoznaję cię, no jasne.
Aloy, wyrzutek, która wygrała próbę. Cieszę się, że wylizałaś się z ran. Arcymatrona Tirsa mówi, że znasz drogę do Południka. Stolicy Królestwa Karja? Co jest, idziesz na wygnanie? Nie, za zdrajcą imieniem Olin. Uczyniono mnie poszukującą, bym za nim ruszyła. No, pomału wszystko wyjaśnię. Więc ruszaj na północ do Korony Matki. Jeśli tam dotrzesz, znajdź Marę, wskażę ci drogę. Jeśli dotrę? Szlak jest zgubny. Od masakry wyprawy Sony nasze ziemie są niestrzeżone, tak jak nasze granice. Nie ma komu zastąpić dowódczyni. No a co z Reszem? Tylko dlatego, że Sona zaginęła. Sam bym za nią ruszył, ale rozkazała mi trzymać bramę za wszelką cenę. Co i robię. Warto poruszać inne kwestie. Mówisz, że droga jest niebezpieczna. Bo mogą być jakieś dodatkowe zadania do tej fabularnej. Od czego tu zacząć? Zabójcy wciąż tam są i w jakiś sposób skazili maszyny. Przyprawili je o obłęd. Tak, sama widziałam. Do tego bandyci. Przekradają się przez granicę, by na nas polować. Mówią, że mają obóz w ruinach w górze rzeki. Wygląda na to, że muszę zrobić więcej strzał. Na to wygląda. Mówiłeś, że wygrałam. Skąd wiedziałeś? Rozmawiałem z ocalałymi. Mówili, że walczyłaś mężnie. I Bast też. I moja siostra. Twoja siostra, Vala? Tak mi przykro. No cóż. Polubiłam ją. Może byśmy się nawet zaprzyjaźniły. Gdybyśmy miały szansę. Dziękuję. Zginęła za innych. Nie ma lepszej śmierci. Mówisz, że zabójcy zastawili pułapkę. Jak? Rozeszła się wieść o masakrze podczas próby. Dowódczyni Sona zebrała ludzi i ruszyła w pościg. Lecz w pogoni za zemstą część złamała szyk i wybiegła naprzód. Prosto w zasadzkę. Stado oszalałych maszyn, kipiących skażeniem, runęły na nich i zabiły ich. Dowódczyni Sona ruszyła z kontratakiem i zniszczyła maszyny, lecz tymczasem zabójcy uszli. A nasze straty były ogromne. Nie wiedzieli się, z czym mierzą. Powiedziałeś, że dowódczyni zaginęła? Nawet po utracie tylu wojowników nie chciała dać za wygraną. Zwołała ochotników i ruszyła za zabójcami. Nie chciałeś iść? Pewnie, że chciałem. Ale Sona odmówiła mi tego. Kazała zaprowadzić rannych do obręczy. I strzec tej bramy obręczy za wszelką cenę. To było wiele dni temu. Od tej pory nie mamy żadnych wieści. Więc nie ma jak dowiedzieć się, czy wciąż żyje? Jeśli ktoś zdołałby tam przeżyć, to tylko ona. Jej biegłość jest legendarna. Nieugięta włócznia, do której wszyscy się mierzymy. Wysoko ustawiła poprzeczkę. Och, nie wyobrażasz sobie. Jest nie do starcia. To moja matka. No dobra. Powinnam już iść. Aloy, zanim wyruszysz do Korony Matki i dalej, jest jakakolwiek szansa, byś poszukała Sony? Plemię potrzebuje jej przywództwa. Poszedłbym sam, gdyby tylko nie nakazała mi za wszelką cenę strzec tej bramy. Gdzie była ostatnio? W miejscu masakry. Zadrzewiona dolinka naprzeciw diablego pragnienia po tej stronie rzeki. Może tam podejmiesz jej trop. Ruszyła za zabójcami, którzy napadli na was po próbie. Zabili naszych ukochanych. Próbowali zabić ciebie. Rozumiem, Var. Zrobię, co się da. No to się tu zaczyna robić ciekawie. No cóż, czyli będziemy latać. O, i mamy próby. Te próby będziemy robić na odcinku osobnym. Tak, dobrze mówię? Tak, podróż to... podróż do tego miejsca jest jeszcze niedostępna. Trzeba się tam dostać. Ale to są nawet ciekawe. Ciekawe tu próby, słyszę. Nawet niezłe nagrody za to się daje.
No dobra. Czyli co? Poboczna misja starożytnej zbrojowni. No i za dowódczynią trzeba biec w takim razie. I udamy się za misją fabularną. Ale ogólnie, no, główna misja fabularna jest, żeby się dostać troszkę dalej. I później do południka, bo to chyba jest południk. Zaraz zobaczymy. W każdym razie zajmujemy się misjami głównymi. Jest ona aktywna. Będziemy poszukiwać dowódczynię. No dobra. Przy okazji. Niech cię bogini strzeże. No pewnie. Dzięki. Ognicho jest najważniejsze, żeby odpalić. No. Żeby się tam do... A gdzie jest ten mój... wierzchowiec? Mówi, że go sprzątnąłeś. Dobra, przetestujemy to. Się powinien pojawić. O, czyli to działa. No to rewelacja. No to co? No to dzida, nie? Moje całe życie. Wszystko to w obręczy. Świat stał lecimy. Lecimy, lecimy. Zatrzymaj się. Może coś tutaj wypadło, tak. Czyli mamy tutaj dodatkowe misje do wykonania. Już mamy jakąś fajną poboczną misję, którą będziemy mogli zobaczyć. Mamy jakiś tajemniczy obszar, który będzie trzeba zobaczyć, co to jest dokładnie. To będzie ciekawa sprawa. Okej. Mamy to, tu mamy to. Już mnie korcie, żeby tam zajrzeć. No. Zobaczymy później, co my tam mamy w tej zbrojowni. Idziemy na miejsce masakry. Może coś jeszcze się pojawi ciekawego. Można było tego jakiegoś romaka ustawić, żeby tak nie gnał, tylko tak lekko leciał. O. Jeszcze na nim nie umiem się przemieszczać, no ale dobra. No. Będzie, jedziemy w takim razie. Sygnał. Może zdołam go przeskanować.
lubisz ze mną się bić, to dostał na pyszczek i się... To mocno dostało. Pięknie. Pięknie. Przy okazji zobaczmy, co nam się odkryło. Warto też sprawdzać i mamy kolejną fajną jaskinię do ogarnięcia, więc będzie trzeba do niej zajrzeć. I mamy jakieś dziwne stworzenie, które zaraz zobaczymy. Wygląda jak żyrafa, ale zobaczymy, co to. Okej, tutaj mamy jakieś miasteczko. Będziemy tutaj coś kombinować. Chyba już czysto. No trochę tutaj śladów jest. Wszystkie kontrolowane przez zabójców. Aha, dokładnie. Jeszcze na czujkę. Na czujkę. Nora zdołali zniszczyć. Może dowódczyni coś zostawiła. Jakąś wskazówkę co do tego, dokąd poszła. Zobaczymy, co my tu możemy połować. Weźmiemy sobie... Szkoda, że tych strzał nie wezmę. Wysłali stado maszyn w dół zbocza. Dobrze. Tego będzie trzeba sprawdzić. Użyli go, by wysłać do walki inne maszyny. Dobra. I co? Bieguna mamy, zbadaj teren. Jakiś nerwus mi się pojawił. Dobra. Ład, co ty chcesz? Hej! Polegli i ranni już zabrani. Nie ma wojowników i uzdrowicieli? Tylko ja. Co się stało? Jesteś ranny. Nie pytaj. Tam jest szaleństwo. Sona wysłała mnie, bym zdał raport. Teraz na nic się nie znam. No, ciekawe, ciekawe. Varel powiedział, że Sona tropiła zabójców. Znalazła ich? Szliśmy ich tropem, ale bez przerwy wysyłali na nas te swoje skażone maszyny. Rany zaczęły mnie spowalniać, więc dowódczyni mnie odesłała, żeby inni wiedzieli, że nie dała za wygraną. No. Więc byłeś tu, kiedy oddział wpadł w zasadzkę? Tak jest. Myślałem, że nie ma nic gorszego od próby, ale się myliłem. Dowódczyni spóźniała się, zbierała tylną straż. Wojownicy na czele, rządni zemsty, wpadli w pułapkę. Straciliśmy wielu ludzi. Gdyby Sona nam nie pomogła, nikt by nie przeżył. Ruszyłam, by odnaleźć Sonę. Niewiele się wiesz, gdzie teraz jest? Wiem tylko, gdzie się rozstaliśmy. Przy metalowej wieży, na południowy wschód od ruin Diablego Pragnienia. Szukaj wzniesienia za nią z samotnym głazem. Ja ruszę do obręczy i opowiem Varlowi, co się stało. Niech Wszechmatka da ci siłę. Przyda się, skoroś sama. No tak. Czyli co? Będziemy kotłować się w tamtym kierunku.
trochę nam zajmie. Trochę nam zajmie zabawy. Będzie ciekawie. No nic, no. W każdym razie... W każdym razie... Będziemy działać i przy okazji... Przy okazji ogarniemy tego... biednego żurawa. Biedną żyrafę. Ktokolwiek jest. Także dziękuję wam za to, że mamy 10 odcinek. A więc miłego oglądania kolejnego odcinka.